Dzień dobry, panie Świdelski. Dzień dobry. Witamy pana Czesława Świdelskiego, wieloletniego i zasłużonego działacza Solidarności naszej ziemi żarowskiej i nie tylko żarowskiej. Jakie były początki pana działalności i co było inspiracją do zajmowania się właśnie sprawami kraju? To dosyć długa historia jest. Musiałbym na wstępie powiedzieć, że już w 51 latach już byłem działaczem nie Solidarności, ale opozycji komunistycznej byłem już. Dostałem się do więzienia, przesiedziałem więzień, ale muszę stwierdzić, że to nauczyło mnie i dosyć dużo doświadczenia skorzystałem z tego więzienia. Tak, z jednej strony ubolewałem, że siedziałem, bo byłem młody. Miałem zaledwie 23 lata. A z drugiej strony po latach naprawdę może i nawet dziękowałem, że szczęśliwy jestem, że dużo wiem. Że mogę teraz po prostu już w latach tych, kiedy stworzyła się, już początki były Solidarności, mogłem wypłynąć i o dużo mądrzejszy byłem. Ale to naprawdę, nie muszę się chwalić, ale o dużo mądrzejszy byłem. Wiedziałem, jak walczyć z tą ideologią komunistyczną. Tylko we Wrocławiu posłyszałem o ruchu solidarnościowym. Zaraz natychmiast pojechałem do Wrocławia. Tam był Lityński, który pierwszy inspirował te związki. On był z KOR-u. Zapoznałem się z nim, z innymi przedstawicielami. No i trzeba było robić sprawę taką propagandową, prawda? Nie propagandową, bo to spontaniczna była w tych latach, nie? Założenie związków. Nie muszę dużo, prawda, mówić, nie? Ale każdy o tym wie, jak w tym czasie ludzie pragnęli po prostu wolności, nie tylko chleba, ale wolności, bo nie samym chlebem człowiek żyje. Jeszcze pamięć trochę zawodzi, nie będę tak operował dokładnie datami, bo nie chcę po prostu, bo człowiek pamięć zawodzi, ale chyba w 79 gdzieś roku już to się zaczęło się. W 80 mam tutaj legitymację, nawet nasz zakład był jednym z pierwszych zakładów, który zarejestrowany został związek. To jest już moja legitymacja jest 1.08.80 roku. Już moja legitymacja jest to, co skrupulatnie ją po prostu pielęgnuję. I nie myślałem nigdy sprzedać, jak inni sprzedali. Za 16, ale dla mnie ona jest dużo, dużo droższa i nawet dla podobnych. W pierwszych dniach założenia Solidarności, kiedy jeździliśmy do Wałbrzycha, to widziałem naprawdę starsi ludzie i między innymi i ja płakaliśmy. Naprawdę żywymi łzami, żeśmy płakali, że doczekaliśmy się po prostu wolności, wolnych związków zawodowych. Nie. Nie tyle może chodziło o sam chleb, co chodziło o wolność. Tak samo jak ptaka. Zamknie się, wszystko ma, ale jednak wolności potrzebuje. Stworzyliśmy najpierw komisję zakładową. Nie tylko ja sam jeździłem do Wałbrzycha, bo jeździli inni członkowie też, nie? Musieli nabrać tej wiary. Nie? Założyliśmy nowy związek, zarejestrowaliśmy. Jeżeli sobie przypominam, to chyba załoga miała chyba 800 ludzi. Może trochę po prostu zapomniałem, ale tak mniej więcej 800 ludzi. Zostało w branżowych związkach tylko 20, jeżeli to taka liczba mnie utkwiła i chyba będę pamiętał do śmierci. Chyba 24 czy 3 osoby. Wiernych OPZZ-owi zostało. Pokryliśmy ich długi. Pamiętam dobrze, 24 tysiące było długów, pokryliśmy ich. No i współpracowało nam się naprawdę, trochę i oni się nauczyli, współpracowało się nam
względnie do tego czasu, dokąd po prostu partia nie weszła w naszą pracę. Nie zaczęli nam przeszkadzać, bo ludzie są ludźmi. O jedno chcieli. Oni mieli przekonanie takie, a my takie. Do komisji zakładowej pamiętam, waszat Emil Dołcharz Chrapkowski. Dąbrowa, to co pamiętam. No i dużo, dużo więcej, co dzisiaj nazwisk, prawda, nie mogę tak dobrze powiedzieć. Dokumentacja cała jest po latach, dopiero tego roku, żeśmy zdobyli dokumentację. Także to można sprawdzić. Pracowaliśmy jak mogliśmy. Składki płacono, zapomogi dawaliśmy również, nie? Do tego czasu, dokąd nie powstał stan wojenny. Stan wojenny powstał, tak jak wszyscy wiemy, o dacie, kiedy. Zostałem po prostu usamotniony. Tak śmiem powiedzieć. Po prostu ludzie byli tak przestraszeni, bo jeszcze za mało się działo ludzi. Ja nie powiem, że ja też bałem się. I naprawdę, że płakałem również. Są świadkowie na to, że widzieli i uspokajali mnie. Zabrano mnie wszystkie dokumenty, radio, magnetofon, wszystko zabrano. Siedziałem w zakładzie usamotniony, nie wiedziałem, co się robi w świecie. Na portierni chciałem z kimś się skontaktować, to każdy jeden leciał i prosił, że nie ma czasu, że musi do pracy i że musi to, żeby... Także nie widziałem nic. Przepraszam, czyli siedział pan na terenie zakładu? Na terenie zakładu. Przez pierwsze 3 dni nie wychodziłem. Nie golony, nie myty, nic. Nie wychodziłem. Dzień i noc byłem w zakładzie. Panie Świdecki, to co to było za miejsce tak tajne i tak odosobnione? Nie, to nie było żadne tajne miejsce. To była siedziba naszych związków zawodowych. Siedziba była nasza, nie była zamknięta, ale zabrano wszystko, całą dokumentację, nie, wszystko zabrano, nie. No i radio zabrano, bo wiadomo, nie wiadomo, co było, co się działo, nie, na zakładzie. Postanowiłem po prostu to, co wiedziałem, że trzeba coś działać, trzeba coś działać. Ja nie uważałem to za jakąś wojnę zbrojną, nie, trzeba coś działać. Zwróciłem się natychmiast do sąsiedniego zakładu, żeby przystąpiono po prostu zorganizować jakieś, no nikt nie mówił mowy, nie było o podziemiu, bo to dopiero potem było, tak się nazywało, podziemie, nie? Ale coś działać, coś robić, nie? Trzeba było czegoś się chwycić. Ja się absolutnie nie dziwię się, że tamte związki zawodowe oddali również dokumentację, wszystko do dyrekcji, nie, czy Urzędu Bezpieczeństwa, nie. Ja się nie dziwię absolutnie, że mnie odmówiono takiej współpracy, takiej organizacji, bo to ludzie byli młodzi, nie. I ja im z perspektywy czasu to mogę tylko podziękować, że szczerzy byli, że powiedzieli mnie, że panie Świderski, boimy się, my mamy rodzinę, my to. A ja wiedziałem, co to, czym to grozi, nie, bo już siedziałem kiedyś. Ale pierwszym kontaktem moim to był z Jaruszowskich Zakładów Gliny Kopania Szamotowej. Z Jaruszowskie te zakłady, nie? Zwrócił się niejaki, ja też nie znałem jego, niejaki Ryszard Droz w nocy. Z kolego, który nazywał się Olszański Stanisław, i zaczęliśmy układać plany. Z czego zacząć? Nie mieliśmy nic. No i zaczęliśmy. On miał, Rosa miał zdolności do grafiki. Zaczął rylcem ryć w plastykach, takie robić karykatury, nie? Pierwsze nasze były. I robiliśmy jako pieczątki, odbijaliśmy. To nie bardzo nam wychodziło potem, ale że ja już w 50-tych latach, w 51 roku już miałem praktykę do
drukowania na powielaczu i wiedziałem, jak on dobrze wygląda, ten druk, bo też również już w 1951 roku robiłem na powielaczu ulotki. Zacząłem montować powielacz. Tylko trudności były siatko, bo odpowiednia siatka musiała być. Ale jakoś nam to wychodziło. Zaczęliśmy najpierw do przedruku różnych ulotek. Nie naszego pomysłu, z regionu, gdzie tylko chwyciliśmy. Nie. To był, przedrukowywaliśmy to po prostu. Co bardzo dużą pomocą były siostry zakonne ze Szczygomia o dostarczaniu papieru, farby, bo oni mieli możliwości, bo religię uczyli, musieli mieć papier. Nie? Potem zapoznaliśmy się jeszcze lepiej. Nie? Także współpracę mieliśmy dobrą. Nawet z początku nie mieliśmy maszyny do pisania, siostry pisali nam matrycę. Potem już szerzej ludzie zaczęli w konspiracji tej być. Nie? Kontakty złapaliśmy ze Świdnicą, kontakty potem złapałem z Wrocławiem, niejaki Karauda, z Frasyniukiem, którym kontakty z początku ja miałem, a potem Olszański miał, jeździł przez dłuższy czas. I tak rozwinęliśmy do tego stopnia, że mieliśmy i maszynę do pisania, co wymieniliśmy chyba ze trzy maszyny do pisania, żeby po prostu nikt nam nie poznał, tamte niszczyliśmy i kombinowaliśmy, rozbieraliśmy szyny, bo już my, ja wiedziałem przede wszystkim, że jak się ma maszynę, to tak samo jak odcisk od palca, że to można bardzo szybko znaleźć na jakiej maszynie. Musieliśmy kombinować, rozbierać maszyny, jakieś inne znaki dawać na tych maszynach. Ale mieliśmy maszynę, co do dzisiaj mamy tą maszynę, mamy powielacz, mamy kupę materiału, który ten materiał jest w Jaworzynie Śląskim u Cholewy Józefa, który był drukarzem w tym czasie. Więcej, no, nieraz po Szarowie tylko chodził z pędzlem i malować, a że pracował w ZBM-ie, to wiedział, które budynki malować, żeby potem można było, okazja była do odrestaurowania budynku. To na tych budynkach się malowało. Nie? Potem zwerbowaliśmy więcej ludzi, takich jak Kusiński, obydwa, Semik, Cholewa, Narutowski z samego początku Narutowski, którym naprawdę ja mu dziękuję, bardzo odważnym człowiekiem był. W każdej kwestii. Każdej, do przewożenia materiału. Potem jak byliśmy parę razy aresztowani, nabrał rutyny, już wierzyłem jemu, nie? Z tym, że w tym podziemiu to wszyscy nie widzieli wszystkiego. Każdy miał swój odcinek, tylko wiedział tyle, co na swoim odcinku, bo to było niebezpieczne. Nawet mieliśmy takich w podziemiu, co i współpracę też podpisali. Ale zaraz natychmiast przyznali się, panie Ceśku, podpisałem współpracę. To i dobrze. Ja ci wierzę. Będziemy wykorzystywać, w błąd wprowadzać Urząd Bezpieczeństwa. Przez ciebie zgadzasz się na to, ale nie będziesz na dwie strony, na jedną stronę będziemy wykorzystywać. Także próbowaliśmy to wykorzystywać. Trzy takie osoby, ale uważam, że Urząd Bezpieczeństwa zaraz się kapnął, że oni pouczeni przeze mnie są. Zaraz im mówił, ty głupolu, myślisz, że nie wiemy, kto ciebie poucza. On jeszcze będzie tutaj, a nosiłem brodę, on będzie jeszcze tutaj czołgał się to brodo koło nas, nie? Ja nie powiem, że się nie bałem, też się bałem, się każdy już swoje życie boi się, nie? Ale miałem takie parę razy, zresztą dokumenty są na to, nie? Ile razy rewizja była przeprowadzana, ile razy aresztowani byliśmy, nie? Po 24 godzin, po 48 godzin, nie? Też straszono mnie internowaniem, nawet proponowano za granicę też jechać, nie?
nie zmuszano tylko mnie. Lojalność, tak. Nie, ale tego też nie zrobiłem. Lojalności nie podpisałem. Powiedziałem już, czym to pachnie. Takżeśmy działali, to pamiętam dobrze, bardzo aktywnie do 1986 roku. Potem może ta aktywność, może ja spadła z powodu śmierci żony. Też poniekąd przyczyniło się, bo przez telewizję aresztowanie na serce na pewno się przyczyniło. W pewnej mierze zaznaczam, w pewnej mierze. Nie. Potem ta aktywność moja trochę już uziębła, ale nasi, moi współpracownicy działali aktywnie dalej. Owszem, ja też nadzór miałem nad tym, nie, zawsze pouczałem. No a potem już wiadomo, dlaczego drugi raz nie startowałem do związku zawodowego, kiedy już było, prawda, jak to władze mówili, że już pozwolili nam, nie? Rozmawiałem dużo razy z sekretarzami partii, nie? Oskarżano mnie, że ja dla Solidarności Chłopskiej pomagam. To, co naprawdę pomagam, to są świadkowie, wiedzą, nie? Szczerze żeśmy porozmawiali nawet z sekretarzem Krzywdo. Szczerze, po polsku, jak Polak z Polakiem. Jak Polak z Polakiem. Przewidziałem, że to będzie, tylko oni nie wiedzieli o tym, nie? No i dlaczego potem zarzucano mnie, że o, panie Świderski, taki był pan aktywny, ale teraz pan to wszystko zostawił. Też są przyczyny. Są przyczyny temu, naprawdę są przyczyny temu. Niech mnie się nikt nie dziwi. Ja już widziałem, że to nie jest ta Solidarność. Przykro mi to powiedzieć. Nie, przykro, ja naprawdę nie mogę, ale niestety prawda, trzeba prawdę powiedzieć. To już nie była ta Solidarność. Już widziałem, zaczęło mnie świerkać po głowie. Jeżeli nasze władze przy okrągłym stole potrafili podpisać grubą kreskę, nie pytając się pokrzywdzonych za to, to już zaczęło mi się nie podobać. A najwięcej mi się nie podobało się to, że naprawdę oddani byliśmy tym swoim przywódcom, tak jak Wałęsie, jak Mazowieckiemu, jak Koroniowi, jak Lityńskiemu i jeszcze innym, dziesiątki innym takim doradcom. Że po prostu poza naszymi plecami. Śmiem tak powiedzieć, ja się nie boję tego, bo to jest prawda. Jak można było pozbyć się ludzi, najlepszych synów ojczyzny, młodych ludzi, młodych patriotów, oddać na banicję jako internowani, a będziecie mieli dobrze, a to Urząd Bezpieczeństwa skrupulatnie to robił. Najlepszych ludzi zmuszano do wyjazdu do Ameryki, do Anglii, do Francji, to co znam ich osobiście znam, nie? I oni wyjechali i już ja w tych latach wiedziałem, że wywożą najlepszych ludzi, najlepszych patriotów, że może być opozycja kiedyś dobra, nie? To już ich wywożono. To już wiedziałem, tak, kiedyś wywożono na wschód, na Sybir, najlepszych synów ojczyzny. To, co tutaj mam książki, historyczne książki, proszę bardzo. Sędziowie są, wszyscy. I Polacy między innymi wysyłali na Sybir. A teraz drudzy się znaleźli, co wysyłają na zachód, na dobrobyt, na dobrą pracę, bo pan tutaj nie ma miejsca. A niestety, ja śmiem to powiedzieć, może komuś może się nie podobać, ale w każdym bądź razie, nie podobać się, mówię, w każdym bądź razie za 10, za 20, za 30, a ja tak liczę, że do 50 lat to będzie prawda, co ja mówię. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja pisałem ulotki już w 51 roku, 52,
i siedziałem za Katyń, co była nieprawda, co my pisaliśmy o Katyniu, o kołchozie, o ideologii komunistycznej, że to nie do czego nie prowadzi dobrego, że to jest utopia. I dopiero po 50 latach mnie zrehabilitowano. No i takie drobne pieniądze dano do zamknięcia buzi, nie, żebym uważał, że to bardzo dobrze jest. I 50 lat musiałem czekać na to, że to jest prawdą. I dzisiaj też będę czekał. Po prostu ja nie dożyję, ale potem nie dożyją i chciałbym, żeby wiedzieli, że już byli ludzie, którzy przewidywali to, że to już jest niedobrze, że to niedobrze jest, nie? No i po prostu to uchłonęło mnie. Po prostu to ja już wiedziałem, że wysyłają, jeżeli wysyłają na Zachód najlepszych ludzi, to właśnie dzisiaj mógłby być nie jeden posłem, senatorem, byłaby zdrowa opozycja, nie? A dzisiaj naprawdę z perspektywy czasu, to naprawdę ja bardzo dziękuję, że ktoś pomyślał o tym, że ten wywiad przeprowadzić. Bardzo dziękuję tej instytucji albo temu człowiekowi. Nie, nawet dzisiaj naprawdę nawet nie wiem, czyja to była inspiracja, ale bardzo dziękuję. Ale z żalem. Żalem, muszę powiedzieć, na zakończenie, tak, prawie że na zakończenie, muszę powiedzieć, że zostaliśmy oszukani. Bo nie o to naszym i moim ideałom i tych ludzi, którzy ten zryw był, to biedni ludzie, najwięcej biedni ludzie w tym zrywie byli. A pytam się, dzisiaj ja wstydzę się. Każdy jeden nawet i mają pretensje do mnie. Panie Świderski, pan tego chciał. A kto to mówi? Ja powiem, kto mówi. Prezesi. Dzisiejsi prezesi, którzy my ich obawialiśmy się, bo oni byli kierownikami, PZPR-owcami, nie? A dzisiaj również ci ludzie biedni boją się coś powiedzieć, dlatego że może zostać zwolniony. Ja się nie boję, dlatego ja to mówię. Ja się nie boję. I szkoda mnie tych ludzi, szkoda. Nie o to chodziło, nie o to chodziło, żeby robotnik kiedyś zarabiał. Ja nie chcę chwalić w tej chwili, naprawdę nie chcę chwalić ustroju komunistycznego. Nigdy na tą stronę nie przejdę, jak Labuda przeszła, czy inni. A nawet słyszę o Frasyniuku, że lepiej byłoby się pracować z SLD niż z niż z AWS-em. To są jego słowa. Dlaczego ja mam się wstydzić to powiedzieć, nie? Ale nie o to chodziło nam. Nikt by z nas palcem nie trącił, gdybyśmy wiedzieli, że ten biedny robotnik będzie zwolniony, że takie bezrobocie będzie, że za efekty będzie miał płacone robotnik, zarobi 500-600 zł, tak jak u nas w zakładzie. No a prezesy, niestety ja nie chcę mówić, żeby prezes zarobił tyle, co robotnik, broń Boże, o to grubo bym się mylił. Nie, niech on zarobi 10 razy tyle, co robotnik, ale w każdym bądź razie niech też ma od efektów, jak robotnikowi się mówi, że nie ma jakości, a jaką jakość ma prezes, jaką jakość ma, że ma 10 tysięcy, 9 tysięcy, czy ile, jakie ma? Nie. I o to nam chodzi, o to nam chodzi. Panie Świtecki, czy działacze Solidarności, dla których pracowaliście, czy z którymi żeście się spotykali, których uważaliście za swoich doradców czy znajomych, czy od tamtego czasu spotkali się z wami, czy było jakieś spotkanie, czy byśmy po latach konspiracji, gdzie żeście się spotykali potajemnie gdzieś w mieszkaniach, gdzieś w jakichś lasach, być może, czy ci ludzie, jak już można było się spotkać, czy kiedykolwiek zorganizowali jakieś spotkanie i w jednym miejscu, żebyście się mogli spotkać? Ja bardzo rozmawiać. Dziękuję za takie pytanie. Ja bardzo dziękuję za takie pytanie. Naprawdę, że ktoś jeszcze myślił o takim pytaniu. Proszę pana, jeżeli chodzi o to, to z tymi ludźmi, co mieliśmy naprawdę kontakt w stanie wojennym, ja chciałem nawiązać kontakt. Pan mnie dał temat do mówienia, naprawdę. Ja chciałem nawiązać parę razy kontakt.
Olszański chciał nawiązać kontakt. To, co ja wcześniej mówiłem, Olszański był, to jest dużo człowiek młodszy ode mnie, który był naprawdę oddany duszą i sercem do dzisiaj w tej sprawie. Nie? Jeździł osobiście do Frasyniuka. Nie chcę dużo mówić, ale w każdym bądź razie byli tacy ludzie, tak jak Olszański, że miał małe dzieci i cały czas może myślano, że jak ja mam takie kontakty, to ja coś, jakieś korzyści mam z tego. No i bardzo chciał, ja mówię, starze, nie szkoda ciebie, bo jak mnie złapią, to ja nikogo nie zostawię w domu. A ciebie jak złapią, to ty zostawiasz czworo dzieci i żonę. A my w ten czas mamy jeszcze trudniejszą pracę, dlatego że musimy pomagać twojej żonie. To, co naprawdę pomagaliśmy internowanym. W tej chwili nie chcę mówić, bo to będzie może za dużo przesadzone. Jeździliśmy rowerkami po wioskach na Boże Narodzenie paczki. Gdzie? Do Wrocławia. Woziliśmy paczki potajemnie, po 20 kilogramów. Kto? Co mógł dać? Chłopi dawali jabłka, mąkę, zabił jakąś świnię, coś tam, jakiś kawałek kiełbasy, coś dla tych internowanych. Do Świdnicy dawaliśmy też chyba dla 3 osób. Nieduże pieniądze, ale a skąd my mieliśmy te pieniądze wziąć? Tak jak wszyscy mówią, że dawali z zagranicy dolary. Żadnych pieniędzy, żadnej pomocy. My ukradaliśmy swoją rodzinę. Taka jest prawda, naprawdę taka prawda. Nikt nie uwierzy, że takich było fanatyków parę, że ukradzaliśmy swoją. A kontaktów, to co pan mówił o te kontakty, bo ja tak się rozwodzę za dużo, bo chciałbym wszystko powiedzieć w tych paru zdaniach, ale po prostu uważam, że to musiałby wywiad być bardzo, bardzo długi. Nie ma żadnych kontaktów. Po prostu zapomnieli. Czy pan Wójcik był u nas w Żarowie, u pana Cholewy? Mieliśmy takie spotkanie tajne, co nas chciano wziąć pod swoje skrzydełka. My owszem, pracowaliśmy z różnymi ugrupowaniami. Nie, nam nie chodziło o to, żebyśmy należeli, przede wszystkim dla mnie. Nie chodziło o to, bo ktoś mówi, a to pan tylko w Solidarności jest ogólne, ale my jesteśmy w Solidarności walczącej. Ja mówię, panowie, mnie absolutnie nie chodzi. Dla mnie nie chodzi mnie o Solidarność chłopską, nie chodzi mnie o Solidarność normalna, co była ta Solidarność, Związki Zawodowe, ani o Solidarność walczącą. Nie chodziło o walkę. Nie chodziło o walkę. Nie ma żadnych kontaktów. Nie ma w tej chwili. I bardzo ubolewam. Bardzo ubolewam. To, co spotykam się ze Świdnicy niektórymi, którzy zakładali te związki, w tej chwili zapomniałem nawet tych nazwisk, ale osobiście znam ludzi. Nieraz mówiliśmy o takim spotkaniu, ale gdzie, za co i kiedy. No i to wszystko zebrać. Trudno to jest, naprawdę trudno to jest do kupy to zebrać. Dzisiaj, ja wiem, coś takiego z perspektywy czasu, coś, no może nie obcego, ale każdy zapomniał. Młody jakoś tak. A być może, a czy czasami drogi wasze nie poszły troszeczkę w różną stronę? Znaczy jakby w jednym kierunku, ale leciutko na bok. Czy to nie jest... Prawdą jest. To jest cecha Polaków. To jest cecha, ja zawsze mówię. Nie będę tutaj w tej chwili mówił, ale podział jest u nas w Żarowie. Między naprawdę, także my byliśmy oddani, jeden za drugiego naprawdę w piekło by poszedł. A niestety, przyznam się, prawdę, że dzisiaj są podzieleni. Są podzieleni. Nie powiem, że jeden poszedł do SLD, drugi do Unii Wolności, a trzeci w AWS-ie jest. Ale ja nie te podziały nie wystąpiły chyba teraz w ostatnim czasie, tak, tylko na pewno wcześniej. Tak, podział u nas w Żarowie nie wystąpił, ale w Solidarności takie podziały są. A jeżeli o to chodzi, o te podziały chodzi, to moim zdaniem było nas 12 milionów. To każdy wie w stanie wojennym. A powiedzcie mi, kochani, ile jest teraz, w tej chwili, celowo podzielono,
celowo podzielona na Solidarność 80, na Solidarność Mazowsze i jeszcze innych, i jeszcze innych, i jeszcze innych. Celowo. Po prostu, żeby nie było jednego frontu. Jednym uderzeniem nie było. I dzisiaj te związki zawodowe to moim zdaniem to, co ja mam kontakty w zakładzie, po prostu martwe są. Nie mają siły przebicia, ale nikt im nie pomaga, a nie od góry. Dzisiaj walczyliśmy o strajki. Ja nie mówię, żeby strajk był na strajku. Ja tego nie powiem. Ja jestem przeciwny strajkom. Ale czy ktoś próbował z góry przyjechać do zakładu, zainteresować, dlaczego ten zakład upada? Dlaczego tak ludzie zarabiają mało? Dlaczego prezesi tak dużo zarabiają? A jak? A za co to się płaci? Od efektów, czy od jakości, czy od czegoś? Ja nie wiem po prostu. Ja nie wiem. I to mnie bulwersuje. I to bardzo mnie bulwersuje to. Ja nigdy po prostu, są podziały, ale tam na górze, to wiemy, to nie jest żadna tajemnica. Tym na to Labuda poszła do SLD, co bardzo dla mnie śmieszne jest. Śmieszne, bardzo, bardzo śmieszne. Frasyniuk wypowiadał się, że lepiej wolałby z SLD pracować. Nie? Ten do Unii Wolności przeszedł, ten na AWS-ie jest. Nie? I taka gra jest pod publikę. Pod publikę. A jako związek zawodowy zdrowy, to naprawdę jest, jego zrobili chorego związku. Jest chory związek. Nie ma znaczenia żadnego w zakładzie. I nad tym naprawdę ubolewam. Dziwię się. Dzisiaj, nawet w dzisiejszym czasie, ktoś może mnie posądzić o nie tak, albo o zmianę kierunku, nie? Ale związek branżowy i związek Solidarność i inne związki powinien, mi się zdaje, że byłoby, liczyłby się z nami każdy jeden rządzący, gdyby jeden front był. Jeden front. Z tego wynika, że związki zawodowe nie posiadają karty przetargowej. Karty przetargowej, czyli jakiegoś ważnego argumentu w dyskusji z pracodawcą, jakim jest jakiś tam prezes, jakiś tak. Zarząd. Tak. Tak naprawdę powiedzieć to trochę może bardzo nieładnie jest z mojej strony z perspektywy takiego czasu, no i też już człowiek i lata ma, musi dbać też o swoje zdrowie, też zawał miałem dosyć poważny i naprawdę unikam takich rozmów denerwujących, jak w zakładzie się dzieje. Nieraz jestem tam w komisji zakładowej, to z politowaniem patrzę na nich. Naprawdę z politowaniem. I każdy mówi, panie Świderski, niech pan nie opowiada, byś pan spróbował teraz. Nie mam żadnego poparcia. Tak jak ja nie w regionie, ani nigdzie. No, muszę to powiedzieć, to jest bardzo przykre. Dla mnie tym bardziej jest przykre, ale taka jest prawda. Wracając jeszcze do lat 80. Jak liczna była grupa wtedy działaczy, która pomagała wam, która aktywnie zajmowała się ulotkami, pracą podziemną? Jaka była grupa u nas w Szarowie, na terenie Szarowa? Tak. Czy oprócz jeszcze grupy, która była związana z Silezją, jeszcze jakaś grupa czy była. Jeszcze były jakieś i czy istniały jakieś grupy, które nie były związane z Solidarnością? Czy nie były grupy, chodzi mi o grupy, które nie były związane z zakładami pracy? Czy na przykład były grupy, która gdzieś tam na mieście sobie działała i... Nie znam takiej grupy. Nie, prawdopodobnie coś próbowano robić. Powiem panu prawdę, gdzieś jakaś grupa, ja unikałem takich grup anonimowych, bo to było bardzo niebezpieczne i bardzo niemądre. A przeważnie z bardzo młodymi ludźmi. Przyznam się panu prawdę, to nie jest, wie pan, tajemnica, bo tutaj są świadkowie i wiedzą. Nawet już próbowano, kiedy amnestia, była taka amnestia, żeby każdy się ujawnił z działalności. Między innymi straciliśmy po prostu parę osób,
straciliśmy, którzy chcieli się ujawnić. Nie, tak niemądre, nie, co musiałem potem im dobrze nałożyć, że co robi, bo on się ujawnia się, ale jego zaraz by zapytano, a z czego się ujawnia? No, z podziemia. A no, bardzo ładnie, proszę pana, niech pan powie, kto tam był, co, jak, nie? I tak. I wmówiłem, że my się nie znamy i pan absolutnie z nami nie był. Absolutnie z nami nie był. I uwierzono mnie to, a jeżeli tak, to ja po prostu boję się ja tego. Dobra, dziękuję panu, nie, i w porządku. A takie grupy, nawet, ja panu powiem prawdę, że może to śmieszne będzie wyglądać, ale nawet, wie pan, starą broń nawet przyniesiono mnie. Broń starą, która walka będzie, ale ja to wiedziałem, że to jest celowo napuszczane, żeby po prostu był pretekst do zamknięcia mnie. To dla mnie było śmieszne. Mówię, uciekać z tą bronią, ja nie chcę nikogo znać. Co za jakieś parę dni już wykryto ich, nie? I musieli przynieść na Urząd Bezpieczeństwa. To po prostu łebki. Ale starzy tam zaczęli już po prostu interesować się tym i chcieli wciągnąć mnie. To jest jedna sprawa. Nawet posuwano się Urząd Bezpieczeństwa, posuwał się do takich rzeczy, że dla znajomego mego podłożono amunit, materiał wybuchowy, że on i złapali jego na tym, a włożyli mu to, że żeby on powiedział, że to news dla mnie, że ja to potrzebowałem. I mnie zamknięto z tego powodu. To jest prawda, ja mam dokumenty na to, bo każdy dar te świstki, ale ja mam. To były lata 80., tak? Tak, to były lata 80., tak. Trzymano mnie z tego powodu 48 godzin i między innymi Narutowskiego też. Trzymano mnie. Ja mówię, panowie, trzymacie mnie, ale ja naprawdę nie wiem za co. No, panie Świderski, już ulotki ulotkamy, działalnością, ale jak pan się bierze za materiał wybuchowy, to, proszę pana, będzie gorzej. Ja mówię, jeżeli wam chodzi o materiał wybuchowy, to ja jutro będę w domu. Bo ja nic, ja nie jestem takim naiwniakiem, żebym ja dzisiaj za materiał wybuchowy. Tu nie jest walka zbrojna. To nie jest walka zbrojna. Także to ubaliliśmy, nie. No i potem no, byliśmy przymykani za flagę na kominie. No właśnie, flaga na kominie. Flaga na kominie, jak ona powstała? Chcieliśmy po prostu, pokazać po prostu swoją działalność, swoją siłę, że ludzie jednak nie ustąpią, że ten stan wojenny musi być po prostu pęknąć, nie. Szykowaliśmy się na to chyba ze 2 miesiące. Potemska Dorota poszyła tą flagę. Mieliśmy, to była flaga chyba 5 metry długa, 3 metry szeroka, to była duża. No i drzewce też. I to mieliśmy zapłacić za to komuś, kto wyjdzie na komin, jakby nie było po zewnątrz, po zewnętrznej stronie, a nikt przez lata, ile stał, nikt nie wchodził tam, nie? A trzeba było wejść, bo on był zamurowany. I wysłano 3 osoby. Ja wysłałem, wytypowałem te 3 osoby. I w ostatniej chwili między innymi był i mój syn, Leszek, który naprawdę nie miał w zamiarze iść na komin, który nie był planowany. Był planowany bardzo szczupły, sprytny chłopak. W ostatniej chwili po prostu nastraszył się, bał się wchodzić. Mieliśmy pas strażacki przyszykowany, twarde buty, nie, i te też, żeby jakieś zabezpieczenie. Ja byłem z latarką tutaj koło hotelu. Dawałem im sygnał, czy ktoś z milicji był, z policji, czy z Urzędu Bezpieczeństwa. Gdyby jakieś ruchy były, to już latarko dawałem sygnał im, nie. I to, co ja naprawdę nie widziałem, ten zrezygnował, a syn powiedział tak, jak ojciec powiedział,
że ona musi wisieć dzisiaj, a to było na 13 chyba grudnia, na rocznicę chyba, nie, wcześniej, na jakąś rocznicę była ona, ja już zapomniałam w tej chwili, mówi, to ona musi wisieć. I on weszedł. Pamiętam, że był, mraczył deszczyk, to była godzina jakaś 12 albo pierwsza, po pierwszej godzinie. Banasik był elektrykiem, wyłączył wszystkie światła, bo był dyżurykiem, on był wyznaczony na to. A dlaczego wyłączono światła? Wyłączone w okolicy. Komin był oświetlony. Tak, żeby nie było oświetlone. Miał wejść Heniek Gat, dzisiaj nie jest to tajemnicą, miał wejść, ale po prostu zrezygnował, dobrze, że zrezygnował, bo po co w strachu, to mógłby spać takiego i wyszedł syn. Przez dłuższy czas nie wiedziałem o tym, że syn był. Ja nie wiedziałem, tylko chcieliśmy zapłacić, po prostu jakieś wynagrodzenie dać. Heniek odmówił tego wynagrodzenia, a ja dalej nie wiedziałem, że syn był. Także nawet żona zmarła i też nie wiedziała, że on był na kominie. Ja myślę, że to dosyć duża cena wszystkich, bo oni by siedzieli. I coś panu powiem. Proszę pana, za parę dni aresztowany został Gat, zawieszanie flagi, popadli, ale syn nie i Banasik też nie. To ja od razu wiedziałem, że to jest proszę, po prostu, oni nie wiedzą dobrze, kto to był. Dlatego, że jeżeli by trzech było aresztowanych, albo Gat przypadkowo był, bo on pracował tam w Sowi, a sprytny, młody, lekki, nie, i tak podejrzewali, ale to za nakładu. Został ukarany za to dyspozytor. Także o tych konsekwencjach w związku z tym kominem flagi został dyspozytor Chryciuk ukarany 13 pensją, wysługą za to, że po prostu nie zawiadomił władz natychmiast, że flaga jest. Myśmy jemu chcieli wrócić z naszych składek. Chcieliśmy wrócić te wszystkie, prawda, że nie, to naprawdę, że płakać się chce, jeżeli ludzie tak ofiarni byli, nie? Nie, panie Siderski, to będzie mój wkład. To będzie mój wkład do działalności. Jednak pieniędzy nikt nie przyjął, nie wziął od nas, nie? No jasne, że zaraz zostałem aresztowany, ja, Gad. No, takie rzeczy to tylko, wie pan co, może dla pana powiem, ale pan to może wytnie, wie pan, nie? I panu powiem, że przychodzi Gad do mnie i mówi, panie Ceśku, podpisałem współpracę. Heniu, dobrze zrobiłeś, ale jeszcze lepiej, że się przyznałeś. Będziemy wykorzystywać, gdzie masz się spotykać. W piaskowni, w Przełęgowie, jak jedzie się na Murów, w tej piaskowni, żeby sprawdzić jego. Poszło dwóch ludzi, mieli się spotkać o godzinie 15, po 15. Wysłałem dwóch ludzi z lornetką i obserwowano dobrze numery samochodów, ile facetów przyjechało. I również gada, czy prawdę mówi, nie? Bo nam chodziło o to, żeby sprawdzić. To nas to bawiło, bo to była konspiracja naprawdę. Przyjechali dwóch z Urzędu Bezpieczeństwa. Wszystko jeden obserwował, drugi dobrze, skrupulatnie notował, jak długo rozmawiali, z której strony stał, czym przyjechał itd., itd., nie? I skończyło się na tym, że ja powiedziałem, żadnych pieniędzy, żebyś nie przyjmował z Urzędu Bezpieczeństwa. To, co dla mnie powiedział, że pocztą przyszły, bo pieniądze, ale ja powiedziałem, natychmiast
nie pobieraj tych pieniędzy, tylko przekaż ich na Centrum Zdrowia Dziecka, żeby nie pobierał, bo potem cię wrobią, że Solidarność ci płaciła, nie? Takich mieliśmy trzech, którzy podpisali współpracę, ale dzięki im, że się przyznali i wykorzystywaliśmy ich co do Urzędu Bezpieczeństwa, żeby na fałszywy trop ich kierować, nie? To poniekąd nam się to udawało, nie? A poza tym co? Poza tym, no, można byłoby mówić po prostu dużo, nie? Dużo mówić, bo i malowano pożarowie, a co bardzo ważne, że nie tylko pracowaliśmy u nas tutaj na terenie Żarowa, nie tylko, bo i spoza terenu Żarowa też, z Jeżeniowem, Świdnicą, Wrocławiem, Wrocław, nasze materiały wysyłał dalej. Drukowaliśmy nasz głos żarowski. Liczą się czyny. Też taka była gazetka. Do jakiego okresu, do jakiego czasu były te gazety wydawane, te ulotki? No, do czasu tego, dokąd drugi raz nie był zarejestrowany związek. Drugi raz nie był zarejestrowany, bo potem po stanie wojennym już można było po prostu działalność drugi raz, nie. Ale miałem tutaj, chciałem coś powiedzieć, bardzo ważna sprawa, dla mnie bardzo ważna, nie, że nie będę narzekał tylko na działaczy po prostu PZPR-owskich, bo mieliśmy też w ogóle w żadnej organizacji PZPR, ani gdzie indziej, ale musieliśmy się ich bać. Po prostu też takie fałszywce są. Ja z mądrym PZPR-owcem wolałem porozmawiać jak Polak z Polakiem, niż po prostu wydawało się, że bardzo bliski kolega. Ale to był tylko kolega po to, żeby był przy nocy, żeby czasami był bardzo blisko. Nie, bardzo blisko mnie, żeby był, co mnie posządzano, że taki bardzo był kolega dobry. Miałem taki przypadek, że miałem spotkanie, był sekretarzem, Krzywda sekretarzem, był drugim w Wałbrzychu i zawołano mnie, żebym ja nie współpracował z chłopami, z chłopską Solidarnością. Nie. Ja powiedziałem tak, był Kołodko przy tym, był Straszecki przy tym, dyrektor, był sekretarz partii przy tym, zakładowy. Nie? Ja powiedziałem tak, że oni źle rozumują Solidarność. Czy to Solidarność jest chłopska, czy jest robotnicza, czy jakaś inna, ale jest Solidarność. Tak jak u was PZPR. Dlaczego się nazywa PZPR? Że łączy i PPS, nie? I wszystkie partie... I robotników i tak, właśnie o to chodzi. Ale chcieli mnie poderwać autorytet i zawsze mnie zapraszano gdzieś w grono partyjnych, albo milicji, albo na Rożen, gdzieś na jakiś pitnik. Nie, to, co zawsze odmawiałem, po prostu na ten lep się nie dałem wziąć. Ale Krzywda mówi do mnie, to jest bardzo ważna sprawa, co ja do dzisiaj jestem, pomimo tego, że był sekretarzem drugim, ale zachował to w tajemnicy, jak Polak z Polakiem, żeśmy... Panie Świderski, czy pan jedzie do domu? Jasne, a zabiera się pan ze mną? No, chętnie, mówię, Boże kochany. Teraz mogę porozmawiać w cztery oczy w samochodzie. I właśnie tutaj pod domem przywiózł mnie. I mówię, panie Krzywda, powiedziano mnie, żebym ja nie pchał po prostu między drzwi palce, bo mnie przetrącą. Tak powiedział mój ochroniarz z Urzędu Bezpieczeństwa. Pan był świadkiem. A ja panu coś powiem, nie wsadzaj pan nosa tam, gdzie nie trzeba. Bo komunę od szlak trafi, ale to już, nie? I pan zostanie między ludźmi, a na górze góra czapa będzie, PZPR-owska, tak jak jest do dzisiaj. Będzie. Nie oni, to ich będą dzieci, ich zięcie i ich rodzina, bo tak jest. Taka jest prawda. Nie mamy co ukrywać, bo taka jest prawda. I wierzy pan, że
spuścił głowę. Ja mówię, ma pan dobrą pensję? Ma pan dobre stanowisko? Siedź pan i słuchaj pan. I jednak posłuchał mnie. I ja mówię tak, może pan mnie zameldować. I ja bałem się, naprawdę bałem się, ale mówiłem. Ale między nami takiej mowy, ja cię nigdy nie przyznam. Takiej mowy nie było. I utrzymał to w tajemnicy. I z perspektywy spotkał mnie w Świdnicy na dworcu. To bardzo ciekawe, co byłem na dworcu z żoną swoją. Tą, co teraz jest. I podchodzi Krzywda do mnie, i ja go nawet nie poznałem, mówi, panie Świderski, jestem Krzywda. Bardzo mi przyjemnie. I pomimo tego, że był sekretarzem wojewódzkim, a ja mam naprawdę sympatię. Może też mnie ktoś dzisiaj potępić o to. Ja się też nie boję, bo mam sympatię. Bo mam sympatię, że mnie nie sypną. I powiedział, panie Świderski, ja zawsze u panu myślę już przez 4 lata. Skąd pan wiedział, taki był przekonany, że taką komuna szlak trafi? Ja mówię, proszę pana, bo pan był tam w środku, w centrum tej komuny i pan był taki przekonany, że to jest siła. A ja z daleka patrzyłem, przecież to dziurawa pierzyna, ona od się rozleci. Nie? I ja mówię, bardzo chętnie napilibyśmy się kawy, tego jeszcze się spotkamy. I widzi pan, jak Polak Polaka pozna, ale trzeba być naprawdę Polakiem. Polakiem, nie wywrotowcem, Polakiem trzeba być. A niestety byli tacy koledzy, że ja naprawdę ich się bał. Nie, specjalnie może by nie poszedł zameldować, ale przy najbliższym jakimś śledztwie to puściłby farbę. Tak było. Jak wam się układała, bo powiedzmy, czy nie układała współpraca, czy wspólne życie z naszą żarowską milicją, która jednak, czy była aktywna, czy udawała, nie mogę powiedzieć. Nie mogę tego powiedzieć. Nie mogę tego powiedzieć, bo mnie naprawdę, mogę powiedzieć, że mnie się układało dobrze, że rozumieli. Wspominam Wojciuka bardzo mile. No, resztę tak naprawdę, że śmiem powiedzieć, takich, którzy lubili do gardła coś, nie, to byli po prostu proste, niemądre ludzie, że śmieszni byli, nie, można było z nimi grać, ale układało się. Celowo chodziłem, przyznam się prawdę, że celowo chodziłem do Pypcia, żeby, bo on miał kontakty z tymi ormowcami, z milicją, żeby po prostu skierować na zły tor Urząd Bezpieczeństwa. Nawet doprowadziłem do tego, że i Pypec też był aresztowany, bo myśleli, że naprawdę, o naprawdę, ja byłem bezpieczny, bo on naprawdę nic nie wiedział. Gdzie się robi, żeby po prostu nie chodziłem do cholewy, a myliłem po prostu, bardzo szczelnie trzymałem się Pypcia, żeby po prostu na jego był, na fałszywy trop. O, tak nas to ratowało, taka była potrzeba. Nie, ja bardzo dziękuję i Pepciowi za to, nie? Ja bardzo dziękuję. Ale tak trzeba było robić. Tak trzeba było robić. Teraz, gdybym chciał powiedzieć jeszcze, proszę pana, o naszej milicji, to no może tutaj nie wypada aż tyle mówić, ale dobrze się układało, dobrze się. Natomiast bardzo, bardzo chciałem z samego początku nawiązać kontakt z PZPR-em. Jakub Czarski był sekretarzem. No też trzeba prawdę to powiedzieć. Do naszego sekretarza, którym był w ten czas Bordulak, zaproponowałem współpracę Solidarności z PZPR-em. Przecież powiedziałem tak, o nic innego nie chodzi, o dobro pracownika dla PZPR-u chodzi i o dobro pracownika chodzi też dla Solidarności, o więcej nic. O żadne wyższe ideologie nie chodzi, mnie tylko o to chodziło. No i Bordulak jednak był dosyć uczciwy i poszedł zapytać się, czy może, bo ja chciałem tak, żeby oni byli na naszym zebraniu, a ja byłem na ich zebraniu. I wspólnie my pracowali.
Tak jak mnie oskarżano w gazecie, szkoda, że nie mam tej gazety, to było chyba w Robotniczej, że ja z jednego czajnika herbatę piję z związkami zawodowymi, branżowymi. A dlaczego ja mam się wstydzić tego? A dlaczego? Właśnie powinna między związkami być ta współpraca uczciwa, ale zaznaczam uczciwa, nie podjazdowa, tylko uczciwa. My nie powinniśmy słuchać góry, co góra nam narzuca, żebyśmy się pożarli, tylko powinniśmy jako ludzie wiązać się, że oni mają inną ideologię, a my inną, ale jeżeli chodzi o sprawy pracownika, to powinna być jedność. Bo takie moje zdanie. I naprawdę piliśmy herbatę, napisano to w gazecie, że związki zawodowe Solidarność z branżowymi związkami piją herbatę razem z jednego czajnika. A prawda była, a taka była prawda. A dlaczego mamy się kłócić? Komuś zależy na tym, żeby podzielić i kłócić się. Tak jak dzisiaj. Dzisiaj też zależy na tym, żeby związki zawodowe. Ten strajkuje, ten nie strajkuje. Szkoda, że jeszcze nie napuszczają tak jak kiedyś robotnika na chłopa z kijami. A kiedy chłop strajkuje, to jeszcze to robotnika. Nie. Na tym zależy komuś na górze. Ale jakby byli mądrzy na dole, to tego by nie było. Oni by się bali. Proszę. Z kim w tamtym czasie, w stanie wojennym, czy w tych ciężkich czasach, z kim z Solidarności Rolników Indywidualnych współpracowaliście najściślej? Tak. Czy to była Solidarność jakaś żarówka nasza? Tak, tak, to była Solidarność, tak. Tak, tak. Szkoda, że świętej pamięci Rzeszowski, bardzo uczciwy, też były milicjant. Też były milicjant, tak. Też mnie zarzucano, że był, ale był Polakiem. Ale był Polakiem, naprawdę, był Polakiem. Rzeszowski. Zwierzbna. Skalna, on teraz jest radnym. No. Walek. Walek. Piasecki. Tak, bardzo był aktywny, tak, i pomagał nam nawet do zbierania tych darów na Boże Narodzenie dla internowanych. Kto jeszcze? No było, parę osób, naprawdę ja bardzo przepraszam, może nazwisk może nie powiem, bo po prostu zapomniałem, ale osobiście to znam kupę ludzi, bardzo uczciwych chłopów, nie? Ale też muszę... Do dzisiaj anonimowych pewnie. Dzisiaj anonimowych, tak. Dużo było takich. Ale przede wszystkim Rzeszowski i Piasecki to byli to, co ja pamiętam, byli bardzo ofiarni. Myśmy im pomagali po prostu materiałami, papierem, nie, coś pisania. Pokój im umożliwiłem u nas w zakładzie. I o to właśnie chodziło władzom PZPR-owskim, żeby nie pomagać chłopom. A ja powiedziałem, że Związek Chłopski będzie zarejestrowany. Czy pan chce, czy pan nie chce. Nie, wy po prostu jesteście za mali, żebyście wy decydowali, czy Związek Chłopski. Wiedziałem o tym, że chłopski. A mnie mówiono, że chłop nigdy nie będzie razem z robotnikiem, nie, że to... No ale przecież partia była robotniczo-chłopska i sojusz zawsze robotniczo-chłopski był. A właśnie. Paradoks. A właśnie. Ja jeszcze raz chcę podkreślić, że nie zawsze naprawdę, może to nie podobać się dla władz wyższych, ale zawsze powinni doły się zgadzać rozumem swoim, a nie propagandą z góry, bo nigdy nie będzie. Każdy chce po prostu podzielić to na drobne, a jak będą drobne, to się pogubią. Nie, nie będzie jednego odurzenia. No. Taka moja jest opinia o tym wszystkim. No. Czy Solidarność w Szamotowni też działała i czy aktywnie? I... Coś chcę powiedzieć właśnie. Bardzo dobrze, że pan pyta, bo po prostu człowiek, wie pan, wszystko zapomina, nie? Ale jak ktoś przypomnie coś, to zaraz się nasuwa. Prawda, rzeczywista prawda. Muszę powiedzieć, że mnie na taki lep, stary taki chwyt PZPR-owski, komunistyczny, to ich nie weźmie. Ja za stary byłem na takie rzeczy. No natomiast młodych ludzi tak. Mieliśmy taki przypadek.
bo żeby skłócić zakłady, żeby nie było jedności, to jest prawda, to jest oczywista prawda. Nie. Dla nas, dla Silezji dawali, bo nie było ani proszku, ani tytoniu, nic. Dla nas, dla Silezji dawali proszek, 5 ton proszku. 5 ton proszku. Natomiast dla szomotowni dawano papierosy i tytoń. I nasi ludzie przychodzili, tak, panie Siwderski, szomotownia może mieć proszek, tytoń. A pan nie może się postarać, a ja naprawdę nie mogłem. Bo tak państwo nasze dzieliło, tak PZPR dzielił, żeby można było się skłócić ludzi. A szomotowni ludzie znowuż narzekali, że proszku nie dostali. A ja w ten czas chciałem zagoić ten ból. I to przecież jest rzeczywista prawda, to jest fakt. Może ktoś najwyżej może wstydzić się, przyznać się do tego, ale taka jest prawda, że ja zawołałem przewodniczącego Szkuta, który bardzo dobrze układało się nam. I mówię, słuchaj, ja chciałem dać wam połowę proszku dla szmotowni, to nasi ludzie, widzi pan, jakie skłóceni ludzie, to nasi ludzie mówią, tak, szamociarzom, proszek będzie pan dawał, to nasz proszek. Ja mówię, słuchajcie, na komisji zakładowej postawiłam tą sprawę, nie dadzą. To ja mówię tak, do Szkuta, napisz do mnie, żebym ja miał podstawę, żebym ja mógł przycisnąć tę komisję zakładową swoją, żebym mógł ci dać, napisz takie pisemko, że zwracasz się do Komisji Zakładowej Dolnośląskich Zakładów Chemicznych o solidarność podzielenia się proszkiem. A ja w ten czas będę miał atut do tego i przycisnę swoich, nie, że muszą odstąpić te 2 tony tam na to proszku. Nie. Ja nie będę żebrał, ja nie będę pisał. To troszeczkę niemądre jest, nie? Natomiast on powinien tego, część tytoniu, nie on, ludzie powinni powiedzieć. I to właśnie o zgodę chodzi. Ja mówię o fakt, o zgodę, nie? Natomiast szomotownia chce robić strajk brudasów. Takie zarzut dla mnie postawili, że ja nie chciałem współpracować z szomotownią. Nie tak to wyglądało. Naprawdę, to chodziło o co inne, nie? Będą robić strajk brudasów. Czy się Silezja po prostu przyłączy się do tego? Ja mówię, jak wy to widzicie? Weźmiemy fadromę, weźmiemy wszystko, urząd miasta, zablokujemy ulicę itd., itd. Ja mówię, panowie, nie tędy droga. Ja do takiego dzikiego strajku nie mogę przystąpić, a region wie o tym, a na co nam region? My jesteśmy tutaj panami na zakładzie, a to jest bezprawie. A region powinien o tym wiedzieć, bo jest zabezpieczenie po prostu. A tak wyjdzie parę ormowców, zomowców, zleją ludzi pałamy, a co w ten czas będzie? Będzie, że my prowadzili ludzi na pobicie. Tak czy nie? I ja do takiego czegoś nie mogę przyłożyć ręki, bo to jest całkiem niemądre. Jest wyjście inne, jest wyjście pogodzić ludzi, podzielić się tym, co nas komuna chciała skłócić, to my powinniśmy je podzielić, my powinniśmy wykorzystać tę okazję, wykorzystać ich. Udowodnić tą swoją solidarność. Tak, udowodnić, ale niestety wspólnego języka nie było. I tu pamiętam, zawołano mnie do Urzędu Gminy, teraz nie tak dawno, chyba tamtego roku, jakiś historyk chciał tutaj pisać jakąś książkę, nie? I takie notatki przyniósł, mnie zawołano. Ja mówię, panowie, ja po prostu boję się pisać i zdawać jakieś sprawozdanie sam osobiście, żeby napisać jakąś książkę, bo po prostu ja mogę kogoś skrzywdzić albo po prostu przeoczyć, zapomnieć, bo to jest czas, nie? A czy to było między szumotownią, taki mnie zarzut padł. Czy było między Szomotownią a Silezją jakiś zatarg? A ja mówię, a kto wam o tym mówi? A to jest notatek PZPR-u. O, proszę bardzo. Gdzie? Z notatek PZPR-u. Ja mówię, panowie,
Jeżeli z notatek PZPR-u, to po co? Jeżeli z notatek PZPR-u, to po co mnie wzywa się? Piszcie książkę z notatek PZPR-u. Tak. Bo to chodziło o co? Sam PZPR to zrobił skłócić, nie? A potem zarzucają, że my nie chcieliśmy pracować. Tak samo, to też jest prawdą. U nas w zakładzie chciano zrobić strajk, ale elektrociepłownie, zaznaczam elektrociepłownie. Ale pytam się kto? Sami PZPR-owcy. Z góry było powiedziane, żeby był pretekst po prostu uporczywych, związek po prostu zlikwidować, mieć pretekst. Stanie zimo, stanie elektrociepłownia, wszystko zamarznie, szlak trafi. A nawet Świderskiego mogą osądzić za to, że zrobił strajk. A ja powiedziałem dyrektorowi, proszę bardzo, róbcie, ale beze mnie. Bo ja wiem, że to nic nie daje, absolutnie. To jest po prostu taki chwyt polityczny. Chwyt taki polityczny. Za mało było u nas w Solidarności w tamtych czasach. Może nie wszyscy, ale bardzo dużo ludzi było nieodpowiednich w tych komisjach zakładowych. Bardzo dużo. Niestety taka jest prawda. Bez doświadczenia. Spontanicznie każdy się pchał do tego. Taka jest prawda, może wstyd, ale taka prawda. Pchał się, bo wiedział ten to, że może komunę szlak trafi, nie? A tutaj gdzieś się zaczepi, znowuż gdzieś będzie koło związków. I to właśnie dużym błędem było. To dużym błędem było. Taka jest w skrócie po prostu nasza historia. Jeszcze w Żarowie mamy zakład MPGK był. Czy tam też działali ludzie? MPGK to co nie wiadomo, bo z Cholewo współpracowaliśmy, nie? Ale tam była bardzo mała grupa ludzi i tylko jedynie Cholewa z MPGK, Cholewa pracował w podziemiu i potem zwerbował synika młodego do tych spraw, a tak żeśmy nie współpracowali tak ściśle z całym, z całą komisją zakładową. Nie. Najwięcej żeśmy współpracowali, to co mówiłem, Świdnica, Dzierżoniów, nawet z Wałbrzychem nie, z Wrocławiem tak, ale z Wałbrzychem nie. Muszę powiedzieć jeszcze o jednej sprawie, że wszędzie, nawet może tak skromnie i pochwalić bym się też chciał, że wszędzie po prostu były wpadki, wszędzie wykryli w podziemiu, nawet i we Wrocławiu. A dlaczego nas nigdy? Nigdy. Wiedzieli, ale nie złapano nas. Dlaczego? Dlatego, że mnie nieraz proponowano, miałem takie pseudo dziadek, nie? Dziadek, przyjedziesz do Wrocławia, będzie spotkanie tajne, tam będzie ten, tamten. Ile będzie? No, gdzieś 20 osób. To już dziadka tam nie będzie, dlatego, że tam trzech będzie lewych. Przyjeżdżam po tygodniu czasu, patrzę się, oni już zamknięte są. Ja tutaj też miałem bardzo dobrą propozycję. Bardzo dobrą propozycję. Drukarnię przywieźli nam. O, tu na cmentarzu w Osanach była już drukarnia. Dolary też przywieźli. No przecież to musiałby człowiek być bardzo naiwny, żeby ominąć Wałbrzych, żeby minąć Świdnicę, Świbodzicę minąć, a do biednego Żarowa, nie, do takiej małej grupki dolary przysłać i tego. To bardzo naiwne. Ja powiedziałem, jak chcecie, proszę bardzo, ale beze mnie. Ale natomiast po cichu miałem znajomości w Jeleni Górze i już zapytałem się w Jeleni Górze, skontaktowałem się, czy Jelenia Góra do nas przysłała coś. Nic, panie Świderski, to jest podstęp. To urząd. Wiedziałem o tym, że podstęp, dlatego mnie na taki lep nikt nie weźmie. I dlatego, żeśmy się utrzymali. I nikt nie siedział. Siedział, owszem, 24 godzin, 48 godzin, tak. Jeden, dla mnie tylko wystarczyło tak. Przyjeżdża Urząd Bezpieczeństwa, zapierają mnie,
z domu. Ja mówię do żony, słuchaj, jeżeli mnie nie będzie do jutra, to ty wiesz, komu masz powiedzieć, że ja wzięty jestem, nie? A ona nic nie wiedziała, to był blef. Ale żeby ten, nawet z Urzędu Bezpieczeństwa, żeby wiedział, że on będzie też obserwowany. No trzeba było tak robić. Nawet posuwałem się do, ktoś by powiedział, że się chwalę. Nieprawda, to jest prawda. Nawet do Urzędu Bezpieczeństwa byłem z Narodowskim zamknięty. Wypuszczono nas po 24 godzinach. Ja dochodzimy do stacji i ja mówię, słuchaj kolego, ja się wracam z powrotem do Urzędu Bezpieczeństwa. Czyś pan nie mądry? A po co? Ja mówię, muszę im powiedzieć, bo za dwa dni wybory są, a ja na wybory nie idę. I muszę im powiedzieć, żeby mnie nie zamykali, żeby mnie nie puszczali, już trzymali te dwa dni dłużej. I byłem. I mówię, panowie, puściliście mnie, a ja na wybory nie idę i znowu już zamkniecie, że nie będziecie nerwy szarpać i dla mnie, to zatrzymajcie mnie te dwa dni już dłużej przez te wybory. A nas to nie obchodzi. Dziękuję. Zabrałem się. I dali spokój wtedy, w te wybory? No, miałem prawo powiedzieć tak. Miałem prawo. Różne podstępy. O, flagę. Też ciekawe jest. Właśnie, flaga wisiała, ale kto ją ściągnął? Ale jeszcze dokończmy sprawę komina. Kto tą flagę ściągnął? Wisiała, ale... Nasi z zakładu nikt nie chciał pójść, chociaż płacili. Pamiętam, bo dowiedziałem się, zapłacili 15 tysięcy złotych. To, co w ten czas robotnik zarabiał, nie chcę skłamać, ale przeciętnie chyba 5 tysięcy zarabiał, to zapłacili 15 tysięcy. To był syn z ojcem ze Świdnicy, z tego zarządu kominiarskiego, gdzie ze Świdnicy. Od nas kominiarze nie chcieli wejść. No, ludzie obkrążyli, mniej więcej ta pani Bieńko. Tam strasznie zbluzgała ich, nie? Ale musieli wybić dziurę do komina, tą zamurowaną i po zewnątrz nie wchodzili, tylko wewnątrz, no i zdjęli to. Ale flaga wisiała od godziny pierwszej do godziny gdzieś pierwszej w dzień i wszystkie pociągi, jaki jechał, każdy buczał, sygnał dawał, że coś się dzieje. Potem postanowiliśmy flagę powiesić na wysokim napięciu, może pan wie, między Pietrowicami a Żarowem. Tamtą flagę, to robiliśmy próby. Ja osobiście robiłem próbę, bo to chyba było 150 tysięcy. Tam leci napięcie. No i na takie powiesić to nie była taka prosta sprawa. Robiłem próby. Musiałem też kogoś wtajemniczyć z elektrycznego, żeby po prostu jak na zwykły sznurek od bielizny, czy będzie przewodzić prąd, nie, robiliśmy próby. Ja byłem, Narutowski był i Kiełbowski niejaki, chyba Józef. Powiesiliśmy tą flagę, co bardzo niebezpieczne, spadała nam flaga, sznurek przypalało tego w mig, dlatego że mraczył deszcz, a my sznurek mieliśmy w słoikach, w wekach, żeby on nie zamówił. Z łuku przyszczylewaliśmy przez linię wysokiego napięcia cienką taką tratę, a potem wyciągaliśmy grubsze linkę na to, a potem dopiero flaga. Ale ta flaga to była, jak było wilgotno, była coś kondensatora. Bardzo iskrzyła. Nie, także trochę strach był. A potem jak już żeśmy, ja specjalnie porobiłem klamry do tego, no i mieli duże kłopoty do zdjęcia. Musieli wyłączyć sieć i ci elektrycy mówią, że to musieliby być jakieś majstersztyki. Zaraz mnie zamknięto. Zawieźli mnie do Wałbrzycha, ja patrzę się, na stole leży flaga. Przecież widzę od razu. Też puszyła tą flagę. Dwie flagi mieliśmy. Druga flaga miała być powiesiona
za Jaworzyno co? Ciernie, tak? W Cierniach nad torami miała być powieszona, ale był taki duży wiatr, że dwa razy atakowali i nie dało rady wywiesić, bo to był duży wiatr i jeszcze deszcz mroczył. Tam był cholewa znowuż ze szwagrem swoim. Chcieli zawiesić, ale nie zawiesili, nie? Także parę takich akcji było naprawdę ciekawych. W jaki sposób żeście kolportowali ulotki, te, które były, te, które szły na Żarów? W jaki sposób? Jak dużo tego było, tego materiału? Czy one się cyklicznie ukazywały co jakiś czas, czy było to nieregularne? No to naprawdę, to jest, tak komuś się wydaje, ale to naprawdę ciężka praca była. To zawdzięczam Cholewie. Cholewie, Labieńka, dla Narutowskiego, dla Kosińskich. Oni najwięcej pomagali, bo ja tam nie mogłem chodzić. Ja byłem chyba ze dwa razy tylko, żeby po prostu nikt nie widział, że ja tam chodzę, że mam kontakty. Jakie ilości? Była niejaka pani Krasińska, starsza kobieta, która chyba też będzie Złotym Krzyżem odznaczona teraz na tej uroczystości. To Kusińska i Krasińska. Krasińska pracowała jako sprzątaczka u nas w Dolnośląskich Zakładach Chemicznych. Starsza kobieta, bez żadnych podejrzeń i żeśmy wykorzystywali ją, no zresztą ona się zgodziła i ona wynosiła wszystkie materiały z zakładu, co się w zakładzie robiło, bo naprawdę w zakładzie żeśmy robili dzięki kierownikowi, który myślałem, że zawału nieraz dostanie. Ona wynosiła te materiały i ona też między innymi roznosiła po różnych instytucjach, urzędach, bo to staruszka, nikt nie wiedział, nie? Ona przyjdzie do korytarzu, bach, bach, nawet na posterunek zawsze delikatnie podrzucała im. Nawet na posterunek, nie? No i pani Kusińska też, bez podejrzeń. No i takich kolporterów jeszcze mieliśmy dużo, ale również mieliśmy, muszę powiedzieć, że również mieliśmy takich kolporterów, że mówili, że róż rzucali, a chowali u siebie w zakładzie i potem jak poszli na emeryturę czy rentę, nie, to po 300-400 sztuk znachodziliśmy, ludzie mnie przynosili. Ale ja z góry wiedziałem, że oni nie róż rzucają, tylko żeby ich zadowolić, żeby oni mieli po prostu takie, żeby wiadomo chęć, że oni mają chęci, że oni aktywni są, ale ja wiedziałem z góry, że to nic z tego, że oni i tak chowają, nie? Ale tak trzeba było robić, tak trzeba było robić. Drukowaliśmy i u mnie w domu, i w Mikuszewie u pani Kusińskiej matki drukowaliśmy, nawet co ciekawe, że jak Kusińskiego aresztowano, to Kusińskiego drugiego brata Longina spotkałem i on mówi, panie Ceśku, wsypa, Piotrek siedzi. A ja w telewizji widzę, że ona mnie woła, cały koszyk od bielizny jest naszej roboty, materiały. I w telewizji pokazują i Kusińskiego zapali. Ja mówię, natychmiast musimy wywozić prasę, powielacze, wszystko trzeba wywozić, maszynę do pisania. I przyjeżdża jakiś facet. On już zmarł. Teraz, niedawno zmarł. Jak on się nazywał? Zapomniałem się. Ale mniejsze z tym. Wiem, że był partyjnym. I ja patrzę się, w samochodzie siedzi facet, mówię, Boże kochany, kogo ty przywiózł? Jednak nie wszyscy partyjni byli niepewni. Nie mogę te. I wywiózł nam całe nasze urządzenie, wszystko wywiózł nam. W szczerym polu zostawiliśmy, dopiero chowaliśmy, żeby on nie wiedział gdzie, to musiał w szczerym polu zostawić to. Także nie chcę po prostu, żeby prawdę powiedzieć, to naprawdę u wszystkich PZPR-owców też nie
nie mogę powiedzieć, po prostu zgrzeszyłbym, jakbym powiedział wszystko negatywnie. Naprawdę zgrzeszyłbym. No. Ale byli tacy niepartyjni, ale którzy, nie będę mówił kto, którzy u mnie w zakładzie i u kierownika skrupulatnie przeszukiwali z Urzędem Bezpieczeństwa. Tylko, że my byliśmy na tyle sprytni, że my zawsze drzwi plombowaliśmy swoim sposobem. Widzieliśmy, czy oni wchodzą, czy wychodzą, czy ktoś był tam, czy nie był. Nie? Także tam było zawsze, zawsze czysto. Wyprowadziliśmy się z zakładu. A potem już u Cholewy był cały i do tego czasu jego jest archiwum. Tam wszystkie materiały są. Bardzo dużo materiałów jest, nie? W Jaworzynie Śląskim u Cholewy. Bardzo dużo materiałów. Co więcej ciekawie,